Doktor Paweł Kowal, były wiceszef MSZ-u, jest naszym gościem. Panie doktorze, marszałek Senatu apeluje do białoruskich władz o zaprzestanie stosowania przemocy i o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych z aresztów. Takie apele cokolwiek mogą zmienić na Białorusi? No one bezpośrednio nigdy nic nie zmieniają, ale pokazują nasz stosunek do sprawy. To, to jest kluczowe. No, w polityce, wie pan, zawsze jest taki dylemat, czy w polityce słowo się liczy, ale w ogóle w polityce się liczy tylko słowo. Ale poza słowem, polski rząd ma instrumenty, których może użyć, po które może sięgnąć dzisiaj? Pewnie ma, może pokazać, to jest zawsze taka metoda pokazywania możliwości, prawda? Czyli trzeba powiedzieć Łukaszence, czy jego administracji, jeśli będziecie szli dobrą drogą, to macie takie i takie możliwości. Kiedy ja prowadziłem różne rozmowy, na przykład z administracją, czy z samym prezydentem Janukowyczem, no to zawsze pokazywałem to w kategoriach, to jest taka dobra metoda. Te możliwości, prawda? Że jeśli nie zrobisz tego, jeśli tutaj będziesz działał ostrożniej, jeśli tu nie będziesz atakował kogoś, jeśli wypuścisz Julię z więzienia, to masz taką możliwość. To jest taka bardzo prosta metoda, którą trzeba stosować w takich wypadkach. A te ostatnie miesiące i wizyty polskich polityków na Białorusi, między innymi wicepremiera Morawieckiego, to jest raczej zapowiedź zacieśniania kontaktów. Było tych wizyt za dużo, to było złudzenie. No to było złudzenie, trzeba było to dawkować, ja zresztą o tym kilkakrotnie pisałem. Nie było powodu, żeby tak daleko zaufać w zmianę na Białorusi, dlatego że na większości była tylko zmianą po prostu słów i dekoracji. Wicepremier Morawiecki zapowiadał przy okazji październikowej wizyty, że być może będziemy brali udział w procesach prywatyzacyjnych na Białorusi, że zostaliśmy do tego zaproszeni. Nie sądzę, żeby tam można było dzisiaj inwestować pieniądze. Osobiście, gdyby mnie ktoś pytał, czy inwestować pieniądze publiczne polskie, powiedziałbym, że nie. A jeżeli ktoś ma prywatne pieniądze, to też bym mu doradził i mnie zapytał, żeby nie inwestował, ponieważ tam sytuacja była niestabilna od dłuższego czasu. Można próbować na przykład handlować, czyli pewne korzyści można odnosić, ale z inwestycjami na większą skalę byłbym bardzo ostrożny. Mam wrażenie, że rząd ma Ośrodek Studiów Wschodnich, to jest bardzo dobra instytucja. Wystarczyło popytać, jaki charakter ma ta zmiana na Białorusi. No te gospodarcze problemy są przyczyną protestów, do których dochodzi w ostatnich tygodniach. I przywołany wcześniej przeze mnie tak zwany dekret o pasożytnictwie. Oczywiście nazwa jest myląca, bo nie ma nic wspólnego z żadnymi pasożytami, w sensie jakimś bakteryjnym. No to są jakieś pomysły, wie pan, podobne jak u nas kiedyś tam podatek dla bykowe, czy tak, coś takiego. Tu, jest zasada taka, nie pracujesz, tak, płacisz podatek, bo jesteś pasożytem. Z tej serii pomysły, jak w czasach realnego komunizmu, socjalizmu w Polsce. Ale one są tylko katalizatorem czegoś. Przecież to też nie jest tak, że tego rodzaju pomysły są traktowane jako główny powód. To jest tylko pewien pretekst dla ludzi, żeby wyszli. To się nazbierało dużo, słaba sytuacja gospodarcza. Wie pan, jak władza nie ma legitymizacji z wyborów, to musi mieć przynajmniej legitymację w postaci tego, że dobrze rządzi na tym poziomie gospodarczym. Kiedy dobrze nie rządzi na poziomie gospodarczym, no to ludzie wyjdą pod jakimś pretekstem na ulicy i od tego się zaczyna rewolucja. I wychodzą także w Rosji. Tam wielkie protesty antykorupcyjne, setki osób zatrzymanych. To jest zapowiedź przyszłorocznych wyborów prezydenckich, przygotowanie do tych wyborów, jeśli chodzi o reakcję Kremla? No znowu, czy antykorupcyjne, czy korupcja jest czymś nowym w Rosji? Tak, taki jest pretekst, prawda? Pretekstem jest ten raport Nawalnego i jego wypowiedzi, a w rzeczywistości jest to protest przeciwko sytuacji gospodarczej, która się bardzo pogorszyła, szczególnie w ostatnich miesiącach. Sankcje jednak bardziej zadziałały, niż się należało spodziewać. Cena ropy spadła. Ludzie w Rosji coraz częściej dochodzą nas takie słuchy. Czują się w trudnej sytuacji, trudniejszej niż kilka lat wcześniej. To widać po stołach Rosjan, że tam jest mniej na święta, czy mniej jest wyjazdów. Ta klasa średnia rosyjska, cieniuteńka, jeszcze bardziej, można powiedzieć, schudła. To są powody realne, a reszta to jest pretekst po prostu. I tu znów pytanie o polskie reakcje, no bo nie tak dawno szef MSZ-u w swoim dorocznym expose mówił tak, dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem. No wie pan, dialog jest oczywistym postulatem dyplomacji, natomiast ja stoję na stanowisku, że trzeba być czasami prostolinijnym bardziej, niż by się wydawało. W takich sprawach jak prawa człowieka, z taką historią, jaką my mamy, można tylko jedno, można tylko powiedzieć, jak jest. Ale to znaczy, że politycy na najwyższym szczeblu, czy na średnim szczeblu, powinni czy nie powinni rozmawiać? Nie, rozmawiać powinni. Przecież mamy stosunki dyplomatyczne, do tego służą przede wszystkim w takich warunkach wzrasta rola ambasadorów. Przecież ci ambasadorowie, tam jest akredytowany nasz ambasador, bardzo dobry profesor, znawca. Tutaj jest ambasador rosyjski. To trzeba kontynuować, kontakt ma być. Natomiast... Ale wyżej te kontakty powinny się przenosić? Wyobraża pan sobie dzisiaj spotkanie premierów Polski i Rosji? Tak, jeżeli ono byłoby racjonalne z jakiegoś powodu, potrafię sobie to wyobrazić. Prezydentów?
wie pan co, też. Dlaczego nie? My nie mamy wojny. Przecież nawet Ukraina nie ma wojny z Rosją. Ukraiński prezydent spotyka się z rosyjskim prezydentem. Problem u nas polega na tym, że u nas jak się już zrobi takie jedno spotkanie, to potem wszyscy jadą na spotkanie i obiecuje się ludziom cuda na kiju. No, trochę tak było z Białorusią. Ja byłem za tym, żeby mieć te kontakty, ale potem już cała Rada Ministrów się skontaktowała. Mydlono w Polsce ludziom oczy, że nie wiadomo, co z tego będzie. Trzeba mieć pewne poczucie realizmu, które towarzyszy jednak próbowaniu. Dyplomacja czy polityka polega na próbowaniu. Czyli ja uważam, że zawód ministra spraw zagranicznych polega na tym, że on troszeczkę próbuje jednak, wychodzi na przekór pewnym schematom. Problem w tym, żeby dyplomaci nie szli za daleko w tym. Panie doktorze, kiedy słucha pan dyskusji o polskiej armii, która narracja jest bardziej przemawiająca do pana? Ta generałów odchodzących z wojska, czy ministra obrony i polityków PiSu? Czy minister obrony to bardzo mało mówi na ten temat, więc nie wiem, jaka jest narracja ministra obrony. Chyba nie słyszałem jakiegoś całościowego... Ministerstwo obrony uspokaja, nie dzieje się nic, co by kazało wznosić larum. Generałowie mówią o demolce armii. Generałowie mówią dość głośno i teraz trzeba by się zastanowić, czy to znaczy, że generałowie są zbyt, nie wiem, rozgadani w mediach, czy to jednak jest sygnał czegoś poważnego. Ja coraz bardziej się skłaniam, że to jest jednak sygnał czegoś poważnego. To znaczy, że jakiś dialog powinien się pojawić między dowództwem. Oczywiście, wie pan, tak na koniec końców ci generałowie zostają w rezerwie, więc oni jakby są w służbie państwa polskiego. Ale odchodzą dowódcy, no to jest podnoszony przez opozycję argument. Tak, więc oni jakby zostają i na szczęście, bo to są przecież dobrzy generałowie z dorobkiem. Myślę, że, ja sobie tak myślę, ponieważ przez tyle lat generałowie milczeli, to jeśli teraz idą do mediów, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy chociaż trochę racji nie mają, nawet z punktu widzenia tych, którzy odmawiają im racji. Bo to jednak jest precedensowa sprawa. To czego oczekuje pan od prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych w tej sytuacji? Żeby był zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ale co to znaczy? No to myślę, że jest w tej sprawie i praktyka, i orzecznictwo. To nie jest przecież, ta konstytucja nie obowiązuje od wczoraj, a prezydent nie jest pierwszym prezydentem. Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Proszę pana, jakie ma realne narzędzia prezydent do bycia zwierzchnikiem sił zbrojnych? To wynika z konstytucji, z ustaw, to wszystko jest opisane, a przede wszystkim też, czy dodatkowo, ale to jest bardzo ważne, z praktyki. Myślę, że w tej dziedzinie bardzo dobrze funkcjonował prezydent Kaczyński, funkcjonował prezydent Kwaśniewski, funkcjonował Bronisław Komorowski jako prezydent. No, ale jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, różnie funkcjonowali, to dobrze pamiętamy, że były różne etapy funkcjonowania tego ciała doradczego. Ale Rada jest jednak tylko ciałem doradczym, natomiast prezydent po prostu jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i dotychczas prezydenci ukształtowali pewien model i tyle. No co ja tu mogę więcej dodawać? Nie będę przez media radził prezydentowi, szczególnie, że rady są dość oczywiste. Czas na dyskusję o euro w Polsce? Czas na dyskusję o integracji europejskiej. Dyskusja euro będzie niedługo anachroniczna. Głównym tematem dyskusji będzie to, co dzisiaj nazywamy umownie Europą dwóch prędkości. Ale dlatego będzie anachroniczna, bo nie będzie już euro? Nie, dlatego, że w tej pierwszej prędkości euro będzie obowiązkowa, więc jeżeli ktoś będzie chciał być w tej głównej prędkości, co zapowiadasz, nawet deklaracja z soboty, to euro będzie obowiązkowe i wtedy już nie będzie dyskusja, czy tylko kiedy i to naprawdę kiedy. I pan się spodziewa, że euro będzie w Polsce walutą obowiązującą? Wie pan, Polska jest jednym z najbardziej proeuropejskich krajów. To przecież nie jest kwestia... Żaden poważny człowiek, który myśli o państwie w sposób taki spokojny i konserwatywny, nie powinien mówić euro nigdy. Powinien myśleć o polskich interesach. Naprawdę pan tak uważa? Że pana, no, jestem tego pewien. Ja pamiętam jeszcze, jak ze 2 lata temu Ryszard Legutko udzielał wywiadów, w których mówił, że nie ma takiego dogmatu jak złotówka. Jest dogmat, na jakich zasadach przyjmujemy euro. I to jest jedyne pytanie, jakie jest. Program jeśli te zasady Polski są razem. Dobre dla Polski. Wrócę do niego, bo to jest bardzo ważne, co tam było napisane. Wie pan co, proszę to jest pozwolić. Moja pierwsza rozmowa, gdzie pan mnie próbuje w tym charakterze nie. pytać. Ale to jest bardzo ważne. Proszę pozwolić. Naprawdę proszę nie zajmuję pozwolić. Się dzisiaj żadną praktyczną polityką. Wiem, że pan się nie zajmuje praktyczną polityką. Rozumiem pana sytuację, ale ten program, ale który był... Ale jest bardzo dobra, tylko że po prostu właśnie nie zajmuje się polityką. Ale ten program był sygnowany właśnie pana nazwiskiem. Tak go Jarosław Gowin przedstawiał, że pod pana kierownictwem eksperci pracowali pan i wypracowali. Pan więcej pamięta ode mnie, ale dobrze. I zacytujmy. Trzeba mieć odwagę przyznać, że euro okazało się eksperymentem nieudanym. I dalej. Jedynym rozwiązaniem jest kontrolowany demontaż strefy euro i powrót do walut narodowych. Wie pan co, dzisiaj to wygląda w sposób następujący.
tak jak panu powiedziałem, ta dyskusja po prostu euro czy nie euro jest faktycznie dzisiaj anachroniczna, ponieważ inaczej będzie wyglądała Unia Europejska, jestem o tym przekonany. Ale dał się pan wtedy zbałamucić tym ekspertom? Ale bez przesady. Wie pan, ocena akurat takich spraw dynamicznych, jak to, jak funkcjonuje euro, czy jak w ogóle funkcjonuje Unia. Proszę pana, gdybyśmy rozmawiali na przykład o polityce wschodniej, żeby to na moment zostawić, powiedzmy 10 lat temu, albo 6 lat temu, albo 5, czyli niedawno, przedstawiam panu inne oceny, bo wtedy mi się wydawało, że dużo więcej jest możliwe. To jasne. Dzisiaj pan mówi, doktorze, jak sytuacja wygląda tyle, dzisiaj. Tyle, że Jarosław Gowin jest wicepremierem w tym rządzie, a to jest program jego partii. Stąd moje pytanie, czy tego się należy spodziewać, jeśli chodzi o wkład polskiego rządu w dyskusję o przyszłości Europy? Mówię panu, nie jestem specjalistą od ekonomii. Mogę powiedzieć tylko o politycznych aspektach tego problemu, o który pan mnie pyta. One są dla mnie jasne. Ci, którzy będą w tak zwanej pierwszej prędkości, będą mieli euro. I o tym dyskusja będzie tylko kiedy i na jakich warunkach. A deklaracja rzymska zakłada dwie prędkości, czy wiele prędkości? Trudno powiedzieć. Na pewno zakłada różne prędkości. I chcę podkreślić jeszcze jedno, żeby nie zostało między nami nieporozumienie, na przykład w tytule danym temu wywiadowi. Sprawa z punktu widzenia państwa narodowego dotyczy jego interesów i warunków. Można mieć bardzo dobre warunki mając euro i być bardzo silnym i suwerennym. Można mieć bardzo trudne warunki bycia w jakiejś wspólnocie, mając własną walutę narodową. Wszelki dogmatyzm myślenie tutaj, tak dzisiaj to widzę, prowadzi nas na manowce. Pytanie tylko, jak o tym rozmawiać i czy nie należałoby tak dyskutować. Tak jak ja z panem teraz szczerze rozmawiam, po prostu powiedzieć, ale nie mamy takiej dyskusji w Polsce. Proszę pana, że to nie wiemy jest, obaj, dogmatem jak tu siedzimy. Nie jest posiadanie złotówki albo euro. Dogmatem są interesy państwa, wspólnoty, w jakich warunkach się ludziom żyje lepiej, a politycy muszą oceniać w każdej konkretnej sytuacji, a nie sprzed 10, czy 20, czy 30 lat, co mogą teraz zrobić dla tej sprawy. No to jest wszystko, co mogę powiedzieć jako politolog, jako człowiek, który obserwuje politykę. Politolog, nie polityk, dr Paweł Kowal. Dziękuję bardzo za rozmowę.